chcemy jeszcze powiedzieć taką rzecz ważną, że mamy pełną świadomość, że na ochronę zabytków potrzeba dziesiątek milionów złotych, które nie zawsze w kasie miasta się znajdują, raczej rzadko. Natomiast jeżeli miasto nie radzi sobie z takimi rzeczami, które mamy z tyłu za plecami i jest to posadowione na tle zabytkowych murów, na głównym trakcie spacerowym, na Górę Zamkową, ułożono schody z kostki brudkowej nowej, kosztowały miliony złotych. I o czym my w ogóle rozmawiamy, skoro tak przyziemny problem, tak prosty do rozwiązania, jak te śmietniki, które są najstraszniejszą wizytówką dla miasta, przez lata nie został rozwiązany.